W tym filmie zbierzemy całą wiedzę, którą zdobyliśmy na temat operacji na zbiorach i zrobimy sobie takie fajne zadanie, żeby rozgrzać trochę nasze szare komórki. Powiedzmy, że mamy trzy zbiory, które tutaj wypisałem. No i tutaj, żeby było ciekawiej, to oprócz liczb te zbiory zawierają też inne obiekty, na przykład kolory czy jakieś żółte gwiazdki. No i teraz powiedzmy, że nasze zadanie polega na tym, że mamy napisać. Co to będzie za zbiór, zdefiniowany za pomocą tego napisu tutaj? Tu widzimy takie skomplikowane wyrażenie zawierające różnice zbiorów, przecięcia, sumę, dopełnienia. No i ten napis definiuje jakiś zbiór. No i teraz pytanie brzmi: co to za zbiór? W takiej sytuacji najlepiej jest zacząć od tych najbardziej wewnętrznych nawiasów, tak jakbyśmy to robili z normalnym wyrażeniem algebraicznym, które już umiecie upraszczać. No więc powiedzmy, że zaczniemy od tego, co to jest różnica zbiorów B minus C. No to wypiszmy, co to będzie różnica zbiorów B i C. Ten zbiór będzie zawierał wszystkie te elementy zbioru B, które nie występują w zbiorze C. No to zobaczmy. 0 należy do B i nie należy do C, czyli będzie należało do różnicy. 17 należy do B, ale też należy do C, więc nie będzie występowało w różnicy. Dalej jest trójka, należy do B, ale należy również do C, więc trzeba wyrzucić je z różnicy. Potem mamy niebieski. Niebieski nie występuje w C, czyli będzie należał do różnicy, czyli tutaj napiszemy sobie niebieski. Niebieski. I dalej mamy żółtą gwiazdkę. No ale żółta gwiazdka należy też do zbioru C, więc nie będzie należała do różnicy. A zatem nasz zbiór kończy się w tym miejscu. Jest złożony tylko z dwóch elementów 0 i niebieski. Są te elementy zbioru B, które nie występowały w zbiorze C. Dobrze, to co mamy dalej, to jest ta część, powiedzmy, czyli to jest dopełnienie tego zbioru, który przed chwilą opisaliśmy, czyli do, to jest dopełnienie zbioru. B odjąć C. Na dopełnienie to jest zbiór, który zawiera wszystkie te elementy, które nie należą do tego zbioru wyjściowego. Czyli to będzie zbiór może tak napiszę. Zbiór zawierający. zawierający wszystkie wszystkie rzeczy. We wszechświecie, we wszechświecie, które nie są zerem i kolorem niebieskim. We wszechświecie oprócz, oprócz zera i niebieskiego. Może powinienem to na niebiesko napisać? No już trudno. Oprócz zera i niebieskiego, podkreśla na niebiesko. No dobrze, tak mogę opisać ten zbiór. Zajmijmy się teraz kolejnym zbiorem, który tu występuje, czyli powiedzmy tą częścią. Czyli to będzie część wspólna A i różnicy B odjąć C. Dopełnienie. To co to będzie za zbiór? To będzie część wspólna zbioru A i tego zbioru, który tutaj opisałem. No to wypiszmy jego elementy. Patrzmy na elementy zbioru A, które są również elementami tego zbioru, który tutaj wypisałem. Więc trójka należy do tego zbioru, który tutaj opisałem, bo nie jest ani zerem, ani kolorem niebieskim. Siódemka też należy, czyli będzie 3, 7, minus 5. Również należy do obu zbiorów, bo nie jest ani zerem, ale ani kolorem niebieskim, a ten zbiór zawiera wszystko oprócz zera i koloru niebieskiego. Potem mamy właśnie 0, a więc 0 nie będzie należało do części wspólnej, dlatego że 0 nie należy do tego zbioru. Czyli 0 pomijamy, no i 13 też będzie należało, bo nie występuje w tym zbiorze, który zawiera wszystkie elementy oprócz zera i koloru niebieskiego. Dobrze, jedźmy dalej. Powiedzmy, że zajmiemy się tym tutaj dużym zbiorem to może po prostu już wypiszę jego elementy no bo to jest zbiór A minus to co wyliczyliśmy w poprzednim kroku zbiór A to się składa z takich elementów 3, 7 minus 5 0 i 13 odjąć no ten zbiór, który tutaj w poprzednim kroku wyliczyliśmy czyli 3, 7 minus 5 13. To co to będzie za zbiór? Czyli z tego zbioru wyrzucamy wszystkie te elementy, które należą również do tego zbioru. Więc trójka należy do tego zbioru, a należy też do tego, czyli nie będzie należała do różnicy. Siódemka, tak samo, minus 5, tak samo. 0 występuje tu, ale go nie ma tutaj, więc 0 będzie elementem różnicy. No i trzynastka też wypada, bo należy do tego zbioru, który odejmujemy. Czyli w rezultacie dostaniemy zbiór, który jest po prostu zbiorem jednoelementowym złożonym z zera. No i to jest ta część. Może to sobie przepiszemy, że to jest 0. No, a co to będzie? Ta część. Część wspólna B i C. No to wypiszmy może tutaj. Co to będzie ta część wspólna zbioru B i C. Czyli wypisujemy wszystkie te elementy, które należą jednocześnie do obu zbiorów. Oto zobaczmy. 0 należy do B, ale nie należy do C. 17 należy i do B, i do C, więc będzie tutaj w części wspólnej, w przecięciu. Dalej mamy trójkę i trójkę, czyli trójka też należy do obu zbiorów. Niebieski należy do B, ale nie należy do C, więc nie będzie należał do części wspólnej. No i mamy jeszcze tą żółtą gwiazdkę, która występuje w obu zbiorach, czyli tutaj będzie jeszcze ta nasza żółta gwiazdka. No i koniec. Zakończyliśmy wy wypisywanie elementów zbioru, który jest częścią wspólną zbioru B i C, i ostatecznie musimy wziąć jeszcze sumę tych dwóch zbiorów, no i będziemy mieli odpowiedź na nasze zadanie. A ta suma to będzie nic innego jak 0, 17, 3 i żółta gwiazdka. No i to jest odpowiedź. To skomplikowane wyrażenie, od którego zaczęliśmy, opisuje zbiór takich elementów, jak tutaj jest napisane.